Żywność, wózki dziecięce, koce, śpiwory, lekarstwa, środki medyczne i higieniczne to tylko część produktów, jakie mieszkańcy, przedsiębiorcy i samorząd miasta Dębicy przekazali od początku wojny dla uchodźców i walczących Ukraińców. Do tej pory Dębica wysłała 6 transportów, w tym 4 tiry, w których znalazło się blisko 50 ton darów. Do Balikrodu trafiła niezbędna pościel i poduszki, do Kijowa i Czernichowa koce, konserwy i woda. Z kolei do Jaworowa zawieziono m.in. żywność, latarki i środki medyczne. Z kolei w czwartek wyjedzie z miasta transport żywności i środków higienicznych do Kamionki Burzańskiej pod Lwowem. Na terenie Dębicy funkcjonuje obecnie 5 punktów zbiórek najpotrzebniejszych rzeczy dla Ukraińców. Punkty te zlokalizowane są: magazyn żywnościowy MOPS przy ulicy Ratuszowej, Dom Sportu przy ulicy Sportowej 26, DK i K Śnieżka przy ulicy Bojanowskiego 18, Szkoła Podstawowa nr 6 w Dębicy, ulica Wysokogórska Górska 25. Wszystkie te punkty czynne są od godziny 8 do godziny 18. Natomiast punkt zbiórki OSP Dębica-Kędzierz, mieszczący się przy ulicy Świętosława 242, czynny jest w godzinach od 12 do 20. Od poniedziałku 14 marca punkt w Domu Sportu zostaje zamknięty, a otworzony w hali sportowej przy ulicy Ratuszowej. Od najbliższego poniedziałku do już funkcjonującej świetlicy na potrzeby ukraińskich dzieci przy ulicy Kraszewskiego dołączą kolejne, przy ulicy Sienkiewicza i Matejki. Miasto Dębica uruchomiło także zbiórkę publiczną pod nazwą Zbiórka Humanitarna Dębica dla Ukrainy, którą prowadzi Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astra. Przypominamy numer konta bankowego 30 85 89 0006 0030 09 88 25 86 0002 z dopiskiem Dębica dla Ukrainy.